Hej, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z takim standardowym filmem, czyli podsumowaniem czytelniczym miesiąca, wrap-up. Tych książek jest sporo, chociaż muszę się przyznać na wstępie, że dominowały w tym miesiącu audiobooki. Takich fizycznych książek mam Wam do pokazania 5, a audiobooków do omówienia 6. Tak więc ten filmik może trochę potrwać. Postaram się sprężać i o każdej książce powiedzieć tak bardziej w telegraficznym skrócie. Oczywiście na ile ja potrafię zrobić telegraficzny skrót, wiedząc ile potrafią zazwyczaj trwać moje wrap-upy. No ale tak, nie przedłużając, zaczynajmy. Poprzedni miesiąc zaczęłam z książką Niewinne od Grahama Moora, autorstwa Grahama Moora. Jest to kryminał, thriller sądowy. Tak to się określa, to mniej więcej ten gatunek. Nie za dużo czytałam tego typu książek. Mam poczucie, że ta pozycja jest dość mocno inspirowana filmem 12 gniewnych ludzi. Jeśli oglądaliście, to dajcie mi koniecznie znać, bo ja ten film uwielbiam. Ale zastanawiam się też, czy do niego nie wrócić, bo oglądałam go dość dawno temu. W każdym razie, Niewinny to książka, która toczy się dwutorowo. Mamy tutaj historię Mai, która jest ławniczką i miała orzekać ona w sprawie oskarżonego o morderstwo czarnoskórego nauczyciela, a ofiarą miała być jedna z jego uczennic. Jeszcze po drodze jest wątek potencjalnej relacji między właśnie tym nauczycielem a tą uczennicą. A dwie linie czasowe to, pierwsza linia czasowa to czasy, kiedy Maja orzekała i właśnie historię wszystkich ławników. Druga linia czasowa to historia, która dzieje się 10 lat później, kiedy jeden z ławników oświadcza, że ma dowody na to, że wyrok, który wydali, nie jest prawidłowy, powinien być inny. No i właśnie śledzimy te dwie linie czasowe. Też ciekawy zabieg, że każdy z ławników ma w tej książce takie swoje 5 minut, taki mały podrozdział, który jest poświęcony życiu akurat tego ławnika i tego, jak ten proces wpłynął na jego życie. Małe techniczne cięcie. Wracając do tej książki, to co jest mega irytujące, to to, że musicie uważać na spoilery. Pierwszy duży spoiler to w zasadzie 3 spoilery w jednym czy dwóch akapitach dotyczące książek Agaty Christie. To jest zakończenie i wyjawienie tajemnicy, kto jest mordercą w danej książce i tam chodziło o morderstwo w Orient Expressie. Zapisałam sobie co tam jeszcze. Zabójstwo Rogera i nie jestem w stanie się rozczytać. I do kurtyny. A kawałek później, nie pamiętam ile rozdziałów później, jest też streszczenie głównego problemu Zawidzie Drozda. Też tak w jednym zdaniu, więc ja byłam mega zirytowana, bo nie czytałam tych książek i, no i było mi przykro, że tak po prostu zdradziła mi fabułę po 4 innych pozycji ta książka. Generalnie jest okej, jest całkiem wciągająca, jest interesująca przez pewną część, ale nie było to nic wybitnego i tak jak ona miała, była bardzo zachwalana w internecie przy okazji swojej premiery. Ja może się tak na nią troszkę za bardzo napaliłam i przez to jakoś nie doskoczyła do tych moich oczekiwań. Trochę zagmatwane zakończenie, takich rzeczy, do których mogłabym się jeszcze przyczepić, takie średnio realistyczne. No i po prostu jakoś nie kupiło mnie to zakończenie. Z ciekawych rzeczy, no to właśnie kwestia stylu, kwestia tego, jak operuje amerykański wymiar sprawiedliwości, kwestia niewinności, przekonania o tym, czy ktoś jest winny, czy też nie, właśnie czy można kogoś skazać na podstawie tylko poszlakowych dowodów, no bo to główne śledztwo, czyli śledztwo, w którym był oskarżony Bobby Knock, było po prostu poszlakowe. Więc to pod tym kątem dość ciekawa sprawa, może właśnie dla kogoś, kto bardziej lubi ten gatunek, albo dla kogoś, kto interesuje się prawem. Dla mnie taki przeciętniaczek.
Następne książki, o których chcę Wam opowiedzieć, to dwie książki Marty Kisiel. Pierwsza z nich to Nomen Omen. Jest to druga część cyklu wrocławskiego, a ta druga książka to trzecia część cyklu wrocławskiego, czyli Płacz. I wciągnęłam się w te książki tak po prostu trochę jak przy serialach mamy binge watching, no to tutaj przy książkach miałam binge reading, a w zasadzie listening, bo słuchałam tych audiobooków w zasadzie jeden po drugim. Pierwszy tom cyklu wrocławskiego przeczytałam w poprzednim miesiącu. Wciągnęła mnie ta historia, to była Toń. Bardzo podoba mi się styl Marty Kisiel, to jaki ma humor, chociaż wiem, że dla niektórych może on być średnio wyważony. On jest bardzo taki ironiczny, tam jest dużo czarnego humoru, dużo takich sucharowych żartów i to jest wszystko to, co trafia prosto do mojego serduszka. To co, jeśli miałabym podsumować te książki w takim jednym zdaniu, to powiedziałabym, że to są takie słodko-gorzkie, śmieszno-gorzkie historie, bo właśnie jest dużo tego humoru, tej satyry, takiego dowcipkowania sobie, ale jest też dużo gorzkiej historii, jakichś takich nieporozumień między ludźmi, problemów w komunikacji, więc to jest też wartość, które niesie wartości, które za sobą niesie ten cykl. O samych książkach tak trochę oddzielnie. Drugi tom, czyli Nomen Omen, jest troszkę oderwany od całego cyklu, bo nie dotyczy tych samych bohaterów, których dotyczą pozostałe dwie części. Tutaj skupiamy się na trzech siostrach bolesnych, które pojawiają się w pozostałych dwóch częściach, ale tutaj one są powiedzmy główną osią wydarzeń. No i mimo tego, że on tak troszeczkę odstaje od tego pierwszego i trzeciego tomu, to chyba jest moim ulubionym. Jakoś najbardziej wciągnęłam się w tę historię. Mamy tutaj ciekawe opisy Wrocławia, ale też takie historyczne, czyli opisy Breslau. To jest dla mnie spora wartość. I po prostu przyjemnie się czyta o tych postaciach. Jest super comic relief w postaci papugi, która je tam sucharki czy herbatniczki, nie pamiętam w tym momencie. Ale to też było coś zabawnego i fajnego. No i właśnie te historie rodzinne. A z kolei trzecia część, czyli Płacz. Tutaj główna akcja toczy się w Górach Sowich. Ja w zeszłym roku byłam na wakacjach w Górach Sowich i mniej więcej w tych miejscach, które są opisywane w książce, przez co miałam jeszcze więcej frajdy z czytania. Mam dzisiaj dzień głośnych domowników i znowu musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, ale jestem z powrotem. Nie pamiętam dokładnie, na czym skończyłam. W każdym razie na pewno mówiłam o Marcie Kisiel i o cyklu wrocławskim. Generalnie, podsumowując, miałam sporo frajdy z czytania. To, co jak zwykle można się spodziewać po Marcie Kisiel, to barwne, dobrze wykreowane postaci, trochę gruba kreska, ale taka, która mi osobiście bardzo odpowiada. Nie każdemu musi się oczywiście podobać. Cięty humor, dobre takie idealne kwestie, które czasem żałuję, że nie siedziałam z notatnikiem i nie zapisywałam. Miałam zapisane to, że na przykład jedna z bohaterek w trzecim tomie klnie jak dama, bo klnie używając łaciny, więc da się z klasą. No i po prostu z całego serca polecam Wam tę serię. Ona ma w sobie sporo mroku, jest w niej też taki wątek historyczny, który częściowo jest zgodny z tym, co było, oczywiście częściowo, bo poza tym to jest fantastyka. No i ta doza humoru to jest taka wisienka na torcie. I myślę, że to są naprawdę, naprawdę dobre książki. Kolejna pozycja, którą przeczytałam w tym miesiącu, to 13. opowieść Diane Sederfield. I o tej książce był osobny reading vlog, więc nie będę Wam za dużo opowiadać. To, co mogę powiedzieć, to to, że moim zdaniem warto po nią sięgnąć. Jest nieco podobna do Dziwnych losów Jane Eyre, ale jeśli szukacie czegoś mało popularnego, przynajmniej takie mam wrażenie, ale w podobnym klimacie, to sięgnijcie koniecznie po Dom Duchów Isabel Allende. No i tak, i zapraszam Was do reading vloga, jeśli chcecie poznać moją szerszą opinię na temat tej książki. Następna sprawa to też coś, co przesłuchałam w audiobooku i jest to komedia kryminalna Wina autorstwa Małgorzaty Starosty, jeśli dobrze pamiętam.
Sięgnęłam po tę książkę z polecenia Olgi z Wielkiego Buka, bo nagrała całkiem fajną recenzję na temat tej książki. To była osobna recenzja, chyba to było w zestawieniu premier na jakiś tam konkretny miesiąc. I no właśnie, komedia kryminalna, która miała być taka trochę rozluźniająca, wciągająca. Stwierdziłam, że dam temu szansę. I kolejna sprawa, która mnie skłoniła do sięgnięcia po tę książkę, to to, że pani starosta jest koleżanką z ławki pani Marty Kisiel. Więc to też mnie gdzieś przekonało, bo pomyślałam, że to może być podobny poziom poczucia humoru i coś w tym jest, chociaż u pani starosty ten humor, mam wrażenie, jest nieco bardziej wyważony, nieco bardziej taki ironiczny i powiedziałabym bardziej dorosły niż sucharowy, może tak bym to określiła. O czym jest książka? Książka jest o pewnej restauratorce, celebrytce, która bierze rozwód, kupuje dworek, w którym ma restaurację i planuje urządzić tam też plantację wina i rozlewnię wina. No i tak zaczynają się pewne perypetie. Jest zaproszona do winnicy, która znajduje się tuż obok tego dworku, w tej samej chyba miejscowości, czy w jakiejś tam gminie. I nagle pojawiają się trupy na tym spotkaniu towarzyskim. Książka satyryczna, humorystyczna, ale właśnie trup się ściele gęsto. Fajny humor, bardzo lekkie pióro, takie ciągające, dobrze skonstruowane postaci, podobnie zresztą jak u pani Marty Kisiel. Nie będę się rozwodzić dalej na temat tej książki. Jeśli lubicie czarny humor, jeśli chcecie się trochę właśnie pośmiać, a jednocześnie właśnie coś takiego z lekkim dreszczykiem, lekko kryminalnego, to to jest idealna propozycja dla Was. Ja jej słuchałam na Empik Go i nie pamiętam, czy była dostępna w zwykłym premium, czy w pakiecie, ale tak, polecam serdecznie, jeśli potrzebujecie czegoś takiego właśnie lekko rozrywkowego, bardzo ironicznego i z super czarnym humorem, to jest właśnie ta książka. Następna książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, to pierwsza pozycja od Tolkiena, jaką przeczytałam w swoim życiu w całości. I jest to Hobbit. O tej książce mówiliśmy razem z Pawłem trochę więcej na kanale w naszej serii o lekturach i serdecznie zapraszam z tamtego filmu. To, co chciałam dodać, bo wspominałam o tym w filmie, ale nie mogliśmy się zgodzić z Pawłem, jak to w końcu było, to jest kwestia koloru skóry Golluma, czy Smigola. I w Hobbicie, sprawdziłam tutaj w tłumaczeniu pani Skibniewskiej i sprawdziłam w oryginale, to jest tłumaczenie pani Skibniewskiej, sprawdziłam w oryginale, w Hobbicie Gollum jest przedstawiony jako postać, która jest cała czarna z wyłupiastymi białymi oczami. Ale Paweł podesłał mi informację, że kiedy Tolkien konstruował skrypt dla grafików przygotowujących ilustrację, opisał Golluma jako jasnoskórą postać. Tak więc nieścisłości u Tolkiena. Znalazłam coś takiego. No dobrze. A teraz kot mi skacze na drzwi. Wpuszczę kotę i wracam z nagrywaniem. Jest i kota. Tylko chyba muszę ją puścić, żeby się po prostu położyła na kolanach. Okej. Następna książka, o której chciałam Wam powiedzieć dosłownie trzy zdania, to książka Matka siedzi z tyłu i to jest książka, którą znowu przesłuchałam w audiobooku, wkleję Wam tutaj gdzieś okładkę i sięgnęłam po nią z polecenia Agaci z Subiektywnie Mówiąc. Zostawię Wam odnośnik do kanału na dole, pewnie też kojarzycie Agatę z Instagrama. No i ona mi zachwalała tę książkę, czy w zasadzie zachwalają na stories, że to jest coś takiego, przy czym się po prostu kiśnie ze śmiechu, parska ze śmiechu i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie coś w tym jest. Ale ten podtytuł książki też jest bardzo sugestywny, bo to są opowieści z D, gwiazdka, gwiazdka, wzięte. No i faktycznie ta książka taka jest. To są opowieści, które tak nie za bardzo trzymają się kupy. To jest trochę tak, jakby zebrać serię luźnych anegdotek z życia albo takich skrawków rozmów, jakie się toczyło z koleżanką czy z kolegą na plotkach przy kawie. Niektóre są idealnie w punkt. Ja faktycznie parskałam ze śmiechu. Jest rozdział, który opowiada o tym,
jak wyglądało nasze życie na początku pandemii. I to było coś idealnego. Było sporo rozdziałów poświęconych dzieciom, których ja częściowo się pośmiałam, a częściowo tak, to nie jest mój temat i nie za bardzo mnie to jakoś ruszało. Generalnie taka czysta rozrywka. Jeśli szukacie czegoś, żeby się totalnie odstresować, właśnie wyzerować mózg, nie skupiać się na treści, tylko trochę się pośmieć, tak żeby to nie wnosiło za dużo jakichś refleksji do waszego życia, to myślę, że to jest idealna książka. No i nie ma co ukrywać, takich książek też potrzebujemy, takich poprawiaczy humoru i myślę, że to jest właśnie wybór z tej kategorii. Kota mi teraz nie chce oddać listy. Ja mam spisane, jakie książki czytałam w tym miesiącu. Dzięki, kota. Okej, mam moją listę. Następna książka, o której chcę wam powiedzieć, to znowu audiobook i znowu Marta Kisiel. Znowu komedia kryminalna. Ten miesiąc był pod znakiem komedii kryminalnych i polskich autorek. Konkretnie to jest Efekt Pandy. To jest książka, na którą czekałam, którą przebierałam nogami na myśl o jej premierze. Kota, uspokój się. Chodź tu. I była okej, ale też nie byłam tak zachwycona jak Dywan z wkładką, bo to była książka, która mnie no, po prostu rozkochała w sobie i właśnie dlatego tak byłam podekscytowana na myśl o kolejny tom o przygodach Tereski Trawnej, czyli księgowej z wielką słabością do kasztanków. Tym razem nasza główna bohaterka razem ze swoją matką, teściową i córką wybierają się na weekend w spa. Ale oczywiście super podejrzliwe panie wypatrują kogoś, kto może być zbrodzieniem. Jednocześnie starając się utrzymać z dala od całej intrygi matkę Tereski, no bo ona nie wie o ich poprzednich przygodach z dywanem z zawartością, czy tam to była chyba ludzka sajgonka. Tak to chyba było określane też w pierwszym tomie. No i znowu, barwne postaci, takie, które się uwielbia. Humor, który no, po prostu trzeba lubić, dla mnie trafiający 10 na 10 w mój gust. Dialogi w punkt. Pióro lekkie jak piórko. Cokolwiek. I fabuła, która jest wciągająca, czy w zasadzie jakby te wydarzenia, które są wciągające, sceny, szczególnie jak panie tam sobie decydują się na zrobienie sobie maseczek w pokoju. No fantastyczne i obłędne. Ale generalnie ta intryga i główna oś no jest grubymi nićmi szyta, to jakby nie ma co ukrywać. Jest taka trochę naciągana i tak raczej generalnie, jeśli ktoś doszukuje się szczegółów i chciałby takiej bardziej refleksyjnej książki, no to nie będzie wybór dla niego, bo mam wrażenie, że tutaj to jest naprawdę no, takie naciągane i bezrefleksyjne. Niemniej jednak poprawiacz humoru idealny. Ja będę wam polecać książki Marty Kisiel z całego serduszka. Kończąc już z książkami, które są takimi poprawiaczami humoru sensu stricto, w tym miesiącu przeczytałam też książkę Andrzeja Sapkowskiego. I teraz ten tytuł powinno się przeczytać z francuska, a ja nie znam francuskiego. Także widzicie, tutaj tytuł. Maladie? Nie wiem. I inne opowiadania. To jest zbiór 10 opowiadań autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. No i muszę powiedzieć, że ta książka jest dla mnie bardzo nierówna. Bo te opowiadania są takie od sasa do lasa, bo znajdziemy i typową fantastykę, i bardziej jakiś sci-fi, i post-apo, więc bardzo różne gatunki. W zależności od tego, co was interesuje, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No ale po prostu część z tych opowiadań dla mnie była mało interesująca. Niemniej jednak było tutaj kilka perełek. Po prostu perełek. Pierwsza sprawa to to, że każde opowiadanie ma przedmowę i te przedmowy to jest złoto. To jest po prostu złoto. To jak Andrzej Sapkowski komentuje swoje własne dzieła, to jak powstawały, albo jak okrasza je różnymi anegdotkami. Jest na przykład anegdotka o tym, jak powstało opowiadanie o koniu, które grało w szachy w salonie. Fajna sprawa, ja się uśmiałam i bardzo doceniam.
To też pokazuje to, jaką klasę, wiedzę ma Andrzej Sapkowski, jakim jest erudytą. To jest coś, co mi bardzo imponuje. A co do dobrych opowiadań, no to właśnie tytułowe opowiadanie ostatnie jest fantastyczne. Skradło moje serce i przez to opowiadanie mam trochę ochotę sięgnąć po jakieś mity arturiańskie, może od biedy pieśń o Tristanie i Izoldzie. Jeśli macie mi coś do polecenia z tego kręgu właśnie Avalonu, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo zastanawiam się, po co sięgnąć. Tak. Z fajnych rzeczy jeszcze było dziwne zdarzenie w Mischief. Zdarzenie w Mischief Creek. Świetne opowiadanie o czarownicach, o wiedźmach. Myślę, że to nie będzie spoiler. No i oczywiście mój faworyt, ale no, ja nie jestem obiektywna. To opowiadanie o Wiedźminie, które no, nie skleja się z kanonem, nie skleja się z sagą. Tutaj sam autor mówi o tym, że to nie jest alternatywne zakończenie, to po prostu jest fanfic napisany przez autora. To jest o tym, jak Wiedźmin Geralt bierze ślub. Jest bardzo fajne, ja się świetnie bawiłam przy tej lekturze, coś fantastycznego. Tak więc myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam polecić tę książkę, tylko właśnie z tą świadomością tego, że część opowiadań Wam się spodoba, a część pewnie nie, w zależności od tego, jakie gatunki lubicie. Ostatni audiobook, o którym chcę Wam wspomnieć w tym podsumowaniu, to Wróć przed zmrokiem i oczywiście nie pamiętam autora. Ale wkleję okładkę gdzieś tutaj. I jestem oczarowana tą książką. Tak jak zazwyczaj nie czytam tego gatunku, to jest... No właśnie, można powiedzieć, że horror, ale to nie jest taki klasyczny horror i chyba dlatego mi się spodobał. To jest bardziej thriller psychologiczny z domieszką horroru. I jest obłędny. Ja się bałam trochę sięgnąć po tę książkę ze względu na tą popularność, jaka wokół niej jest do tej pory w social mediach, ale była dostępna w moim abonamencie, więc stwierdziłam, tak jak się zastanawiałam, co czytać w okolicach Halloween, kliknęłam z rozpędu, no i dobrze zrobiłam, bo książka jest wciągająca, jest świetnie napisana, chociaż muszę przyznać, że kilka pierwszych rozdziałów potrzebowałam, żeby się wciągnąć w historię, żeby ta opowieść się rozkręciła. Fabuła. Mamy znowu dwie linie czasowe, tak jak w pierwszej książce, o której opowiadałam, którą przeczytałam w tym miesiącu. I mamy młodą kobietę, której ojciec umiera i otrzymuje ona w spadku nawiedzony dom, w którym żyli przez dość krótki czas. I pewnego dnia spakowali się i tak jak... Nawet się nie spakowali, tak jak stali, wyjechali z tego domu i go opuścili na zawsze, gdyż ojciec i matka tej dziewczyny twierdzili, że dom jest nawiedzony i dla niej jest w nim niebezpiecznie. No i ta nasza główna bohaterka próbuje się... Kota! Ci psotni co? Kłam się rozdrabiającego kota. Okej. Okay. Powiedziałam przed chwilą i się nie może zdecydować. Okej. Okay. Będziesz siedziała na książkach. Świetnie. Świetnie. W każdym razie, nasza główna bohaterka decyduje się przyjąć ten dom, odnowić go i chce go sprzedać, ale ma on ogromną sławę w Stanach Zjednoczonych, tego nawiedzonego domu, z którego uciekają ludzie i w którym się dzieją niewyjaśnione rzeczy. Niemniej jednak nasza główna bohaterka postanawia zrobić takie swoje małe dochodzenie, czy to, co jej ojciec napisał w książce na temat tego domu, było prawdą, czy też nie. I więcej o fabule Wam nie zdradzę, bo tam się dzieje tak gęsto, tyle... Ja w pewnym momencie, tak bliżej końcówki książki, czułam się jak na rollercoasterze. To było coś fantastycznego. I też kwestia tego, że te wydarzenia, które były tam opisywane, w pewnym momencie robiły się naprawdę wiarygodne i to było coś fajnego. To nie był taki horror na zasadzie jumpscare'ów, właśnie czegoś, co wyskoczyło z szafy i tyle. Nie, to było ładnie podbudowane i to jest coś, co ja bardzo doceniam w tej książce. Dwie linie czasowe. Z jednej strony poznajemy współczesność, to jak nasza główna bohaterka, której imienia oczywiście nie pamiętam, poznaje historię tego domu, jak na nowo w nim zamieszkała i próbuje właśnie przygotować go do sprzedaży. A z drugiej strony historię jej ojca,
mam wrażenie, że to był głównie opis z książki tego, co tam się działo w tym domu, kiedy mieszkali, kiedy właśnie główna bohaterka była dzieckiem. Nie będę Wam opowiadać więcej na ten temat. Jeśli lubicie tego typu historie, to koniecznie po nie sięgnijcie. Jeśli nie przepadacie za horrorami, ale lubicie właśnie takie mroczne, dreszczowe, ale jednocześnie wiarygodne historie, to sięgnijcie po to, bo zakończenie to jest tak coś wspaniałego, że no, jestem pełna podziwu dla autora tej książki. Serdecznie polecam Wróć przed zmrokiem. Tak. Na koniec. Książka, która chyba summa summarum zrobiła na mnie największe wrażenie w poprzednim miesiącu. I konkretnie to jest Lokatorka Wakefield Hall autorstwa Anne Bronte. I tak jak wspominałam, starałam się nie za dużo dowiadywać o tej książce przed lekturą, dlatego że czytałam wcześniej jedną książkę Emily i jedną książkę Charlotte. No i jedna była fantastyczna, a druga była dla mnie beznadziejna. I chciałam dać Annie czystą kartę, żeby nie mieć za dużo oczekiwań, bo właśnie dużo oczekiwań miałam względem Emily i byłam potem bardzo zawiedziona. Lokatorka Wakefield Hall to historia kobiety, która sprowadza się właśnie do dworu Wakefield Hall i cała okolica nic o niej nie wie. Nasza główna bohaterka jest bardzo skryta, nie chce się dzielić swoją przeszłością i zaczynają na jej temat krążyć niepochlebne opinie, plotki, etc., etc. Cała historia, muszę tutaj powiedzieć w takim dużym trigger warningu, dość dużo wątków kręci się wokół alkoholizmu i wokół tego właśnie, jak ten alkoholizm niszczy relacje, niszczy ludzi i właśnie jakie konsekwencje ze sobą prowadzi nadużywanie alkoholu. Fantastyczna rzecz. Ma w sobie pełno jakiegoś takiego mroku, ale mimo wszystko dużo nadziei. Ma w sobie taką zdrową dozę feminizmu w takiej formie, kiedy ta kobieta walczy o swoją niezależność, jednocześnie przeciwstawia się w niektórych aspektach różnicom klasowym. To jest coś fantastycznego. Właśnie a propos feminizmu zaznaczyłam sobie tutaj taki wymowny cytat a propos obyczajów, jakie panowały w czasach współczesnych siostrom Bronte. Ale twierdzi pan, że to pokusy ćwiczą charakter. Z drugiej strony jednak uważa pan, że kobiety nie powinno się na nie narażać i że nie należy jej zanadto zaznajamiać ze złem. A więc pańskim zdaniem jest ona z natury tak niemoralna lub bezrozumna, że nie będzie umiała przeciwstawić się pokusie. I póki utrzymywana jest w niewiedzy i zamknięciu, pozostaje czysta i niewinna. Ale ponieważ pozbawiona jest prawdziwej moralności, gdy tylko dowie się, co to grzech, od razu stanie się grzesznicą. A im większą posiądzie wiedzę i wolność, tym większe będzie jej zepsucie. Tak. I nasza główna bohaterka oczywiście sprzeciwstawia się takim postawom i je punktuje. Pełno jest w tej książce mimo wszystko jakiejś takiej dobroci i nadziei. Dlatego myślę, że serdecznie mogę ją Wam polecić. Jeśli podobały Wam się Dziwne losy Jane Eyre, to czuję taką podobną atmosferę w obu tych książkach i miałabym problem, żeby powiedzieć, która z tych dwóch podobała mi się bardziej. Z takich ciekawostek mogę Wam też powiedzieć co nieco o formie tej książki. Na początku czytamy listy pewnego pana, nie będę Wam tutaj za dużo też opowiadać, a po pewnym czasie dostajemy do przeczytania dziennik naszej głównej bohaterki i potem znowu wracamy do listów. Podobno ta konstrukcja była podyktowana tym, że ta forma, powieść, była dość nowa w czasach Anny Bronte i autorzy, autorki traktowali ją jako taką formę usprawiedliwienia, że to jest pretekst do tego, że czytamy opowieść, dlatego, no bo to są listy od kogoś do kogoś, dlatego ktoś w ogóle zdecydował się opisać tę historię w taki sposób. To taka ciekawostka, którą znalazłam gdzieś tam w internecie i podobno ta książka jest dość mocno autobiograficzna. Więc nie wiem, czy faktycznie tak było, ale takie informacje znalazłam. I jeszcze mogę Wam powiedzieć, że opis tej książki z tyłu może być lekko spoilerowy, chociaż moim zdaniem nie aż tak bardzo, można go przeczytać, ale jeśli unikacie wszelkiego rodzaju spoilerów, to nie czytajcie opisu z tyłu. No dobra,
I to wszystko, co udało mi się przeczytać w październiku. 11 książek, myślę, że całkiem niezły wynik. Dajcie znać, co dobrego Wam udało się przeczytać w poprzednim miesiącu, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!